No myślę, że jest to w ogóle ogólnie szansa, nie tylko żeby się pokazać trenerowi Feyenoordu, ale ogólnie jest to dobry, musi być to dla mnie dobry rok, bo wiadomo, to jest moja przyszłość, piłka i staram się jak najlepiej grać. Jestem wypożyczony na rok do troszkę, no, dużo gorszej drużyny niż Feyenoord, ale myślę, że ta liga jest właśnie taka bardziej siłowa i to akurat powinno mi pomóc, bo uważam się za dobrego zawodnika technicznie, ale jeszcze potrzebuję właśnie tej takiej siły fizycznej i myślę, że ta liga jest akurat dobra dla mnie, żeby się przygotować przez ten rok. Galeria system, mam bilans na 8 meczów, 5 bramek i ja wiem, z 4 asysty może. Myślę, że tak, no wiadomo, nie mamy tam żadnej Wisły Kraków, może tak dobrego zespołu jak Wisła albo Legia, ale myślę, że niektóre zespoły bez problemu by sobie poradziły w naszej ekstraklasie, chociaż nie chcę też tak mówić, bo nie mogę też tego porównywać, ale jest to naprawdę silna liga, więc taka bardziej siłowa niż holenderska pierwsza liga. Tak, to prawda. No, potrafi tam dużo drużyn strzelić mnóstwo bramek w jednym meczu, więc ta liga troszkę, no, można powiedzieć, że jest troszkę śmieszna. No, to jest trochę nienormalne, jak jest jakiś wynik 6-1 czy 6-6, jak my mieliśmy właśnie w Excelsiorze w Pucharze Holandii. Więc no, zdarzają się również takie mecze. No, wolałbym na razie o tym nie mówić, ponieważ no, to nie idzie przeze mnie, tylko jak może Leo będzie jeszcze dzwonił do mojego menadżera, ale jak na razie nic nie słychać, więc nie chcę też nic mówić. W Holandii jest wiele talentów i to nie tylko w Eredivisie czy w pierwszej lidze, jest i również w amatorach. Jest, jak już zauważyłem, jest naprawdę dużo fajnych zawodników, którzy potrafią grać w piłkę, jeżeli naprawdę każdy się stara, da się 100% w każdym treningu, w każdym meczu, to na pewno będzie zauważony. I myślę, że Leo Benhakker ma rację, ponieważ no, nie trzeba szukać gdzieś w Afryce czy w Ameryce Południowej super piłkarzy, bo i w Europie są. I na pewno są też w Holandii. Mówię, druga liga nie jest taka słaba, tam również są talenty. Tylko jest tam całkiem inna liga niż ta Eredivisie i z takiej ligi właśnie można naprawdę się wybić. Marzenia? No, myślę, że jak najszybciej do pierwszej reprezentacji Polski się dostać. No, jest to chyba największe marzenie każdego piłkarza tutaj. No ale na razie jestem na U21. Jestem również zadowolony, że dostałem szansę i będę starał się jak najlepiej pokazać tutaj trenerowi Zamińskiemu. A kto wie, może i w niedalekiej przyszłości dostanę również szansę od trenera Stefana Majewskiego.